Technologia nazywa się FDM, czyli na polski osadzenie topionego materiału. Polega na tym, w skrócie, tak jak drukarka 2D, tuszowa, drukuje na kartce wydruk, to ta robi dokładnie to samo, tylko potem przesuwa się oczko w górę i robi to samo, i oczko w górę, i to samo, i w pewnym momencie mamy już gotowy wydruk. Zamiast tuszu czy tonera jest tutaj używany taki pręcik plastikowy. Tutaj mamy zasobnik. To się topi w 260-220 stopniach różnie i to jest materiał ABS albo PLA, który jest na głowicy roztapiany i zaraz potem się z powrotem osadza. Głowica krąży w osi X i Y, a stół, czyli ta rzecz, przesuwa się w dół. Tak, teraz ma ile? 80 stopni? Teraz ma 61. Potrzebujemy skanu mojej głowy, skanujemy go, wykonuje serię skanów, składamy ją później w programie do modelowania, po czym eksportujemy w STL-u i drukujemy. Wydruk trwa, ta głowa się drukowała akurat 37 godzin, ale jesteśmy w stanie to wydrukować 4 razy szybciej.